Cześć! Dzisiejszy film to będzie coś dla tych, którzy zastanawiają się nad tym, jaki rodzaj wspinania dla siebie wybrać, bo pogadamy sobie o boulderingu. Bouldering to jest taka dyscyplina, która w porównaniu do tradycji wspinania z liną tak naprawdę jest bardzo nowa i bardzo świeża, natomiast z roku na rok przybywa zainteresowanych nią. I według mnie nie ma się co dziwić i zbyt daleko szukać wytłumaczenia, ponieważ to wspinanie na baldach nie wymaga ani takiej wiedzy z zakresu operacji sprzętowych, ani przygotowania technicznego, jak wspinanie z liną właśnie. A jeśli zdecydujecie się na boulderowanie na panelu, czyli na hali, no to nie wymaga nawet partnera. Jeśli więc chcecie swoją przygodę ze wspinaniem dopiero zacząć, to według mnie właśnie bouldering ma taki najniższy próg wejścia, no bo jedyne co wam będzie potrzebne to będą buty wspinaczkowe, magnezja w worku, no i crash pad, jeśli będziecie chcieli wspinać się w terenie. No dobrze, ale co to w ogóle jest? W takich najkrótszych żołnierskich słowach bouldering to jest taki odłam wspinaczki, gdzie wspinacie się bez asekuracji, czyli bez ekspresów, uprzęży, liny i całego tego sprzętu. Za to na znacznie niższych, mniejszej wysokości i nad crashpadem, którego zadaniem jest amortyzowanie waszego ewentualnego upadku. Nie jest oczywiście tak, że on jest zupełnie pozbawiony ryzyka, no bo można się w czasie boulderowania skasować, tak jak w zasadzie w trakcie uprawiania każdego innego sportu, no ale nie wymaga takiego doświadczenia i tak dużej odpowiedzialności. Warto więc swoje pierwsze kroki skierować właśnie na boulderownię, czyli na panel, no bo tam wspinacie się nad zupełnie innymi niż ten, takimi grubymi, naprawdę amortyzującymi materacami. No i nie, jak powiedziałam wcześniej, nie wymaga to od was żadnego partnera, możecie wspinać się sami, chociaż oczywiście w ekipie jest zawsze raźniej. W czasie takich boulderowych sesji, tak jak już powiedziałam wcześniej, wystarczą wam tak naprawdę odpowiednie buty. Ja mam tutaj dwie pary swoje prywatne. To są obie od La Sportive, to są katany i skwamy, w których po prostu wspinam się w zależności od tego, jaka jest skała czy formacja. Oprócz butów oczywiście magnezja, albo w płynie, albo na przykład w takiej kostce do rozkruszenia. No i worek na nią. I tutaj zależnie od tego, jakie są wasze preferencje, możecie albo wspinać się w takim standardowym, z którym wspinacie się też z liną i zawsze mieć go przy sobie, albo z takim typowo boulderowym wiadrem, w którym po prostu magnezujecie ręce i zostawiacie go potem na ziemi. Boulderowanie jest o tyle fajne, że pozwoli wam z taką większą łatwością nauczyć się tych wspinaczkowych podstaw, jak jakieś odpowiednie balansowanie ciałem, czy prawidłowa praca na nogach, no a wszystko to w bezpiecznej odległości od miękkiego materaca. A kiedy zdecydujecie się pojechać gdzieś na te baldy w teren, no to jest też naprawdę fajna okazja do wspólnego spędzania czasu, ponieważ te wstawki w balda są zdecydowanie krótsze niż w jakąś 30-metrową drogę z liną. Wszystko dzieje się w zasięgu wzroku i można taki wypad potraktować jako jednocześnie jako spotkanie towarzyskie. Ważne jest natomiast, żeby wybierając się na baldy, mieć ze sobą, jeśli nie całą ekipę, no to chociaż spotera, czyli drugą osobę do pary, ponieważ jej zadaniem będzie spotowanie was właśnie, czyli pilnowanie, żebyście w razie odpadnięcia trafili w ten materac i nie uderzyli głową o ziemię albo o kamień. No ale wiadomo, im więcej osób na takim wspinaczkowym, boulderowym wypadzie, tym więcej spoterów, no i tym więcej crashpadów. I wtedy można sobie z nich pod skałą czy pod konkretnym baldem ułożyć takie duże, naprawdę fajne, komfortowe lądowisko. Jeśli chodzi o same zasady boulderowania, no to one są z grubsza podobne do tych podczas wspinania z liną. Natomiast pamiętajcie, że tutaj ta droga do przejścia jest znacznie krótsza, więc o wiele większe znaczenie ma na przykład to, z których chwytów się startuje i one często są bardzo konkretnie wyznaczone. Będziecie mogli mieć też do czynienia z tak zwanym seat startem, czyli startem z siedzenia, z siadu, który nierzadko w ogóle wpływa, decyduje o całej trudności całego balda. Czasem będziecie mieli okazję znaleźć też namalowaną na skalę taką małą strzałkę i ona wyznacza i kierunek wspinania, ale też miejsce, spod którego należy wystartować. Na baldach możecie się spotkać też z ogranicznikami, czyli chwytami albo stopniami, których nie można używać, ale tutaj zasada jest podobna również na drogach sportowych, no bo na nich też takie ograniczniki się
zdarzają, a później, kiedy już uda Wam się rozkminić, w jaki sposób tego balda wystartować, no to wspinacie się w wyznaczonym kierunku aż do mantli. I to jest chyba taka zasadnicza różnica pomiędzy bulderowaniem w skałach a na panelu, ponieważ na panelu zazwyczaj bald kończy się dołożeniem drugiej ręki do ostatniego chwytu, natomiast w skałach kończy się mantlą, czyli po przewspinaniu całego balda bez odpadnięcia i stawania na ziemi musicie na ten głaz kamień dodatkowo wyjść. No więc czy warto w ogóle? Moim zdaniem jak najbardziej warto, bo można bulderować i na takim poziomie wyczynowym, zawodowym, ale można bulderować też czysto rekreacyjnie i po prostu traktować to jako fajną formę i ruchu, i spędzania czasu z bliskimi. Nie jest oczywiście tak, że te baldy to zawsze jest jakaś zabawa, bo zdarzają się i trudniejsze baldy, i wyższe, i takie z na przykład bardziej niebezpiecznym lądowaniem, albo na przykład highbole, czyli takie formacje już zupełnie wysokie, które często są przez wspinaczy patentowane najpierw na wędkę, a dopiero później przechodzone bez liny i bez asekuracji. Ale zakładam, że do Waszych pierwszych highboli jeszcze długa droga, a takie nawet rekreacyjne bulderowanie uprawiane regularnie pozwoli Wam fajnie wzmocnić ciało, no bo te baldy są krótkie, a więc ruchy i trudności mocno skondensowane, więc możecie się po jakimś regularnym czasie bulderowania spodziewać wzrostu i siły, i takiej ogólnej atletyczności. Jeśli mocno się w to bulderowanie wkręcicie, no to będzie tylko kwestia czasu, aż postanowicie się w te skały wybierać coraz dalej, na przykład do czeskiego Boru, do Magic Woodu w Szwajcarii, albo do kultowego francuskiego Fontainebleau, i tam ta zabawa dopiero na poważnie się rozkręci. Dajcie nam znać, czy po tym filmie będziecie chcieli spróbować tego boulderingu. A jeśli zastanawiacie się, jak w ogóle zabrać się do wspinania, to odsyłam do jednego ze swoich poprzednich filmów. Do zobaczenia!